Nie było go. Jedziemy dalej. Co ty robisz? A nie w tym teraz. Ej, pracujesz dla mnie, płacę ci. Chcę wiedzieć, co jest grane. Nie twoja sprawa, tatuśku. Ej, chłopiec. Nie rób tego, zostaw to! A ty myślałeś, że jestem siostrą miłosierdzia? I ty to świństwo wciskasz dzieciakom? Co to za gówno jest w ogóle? A co to kurwa? Śledztwo? Dawałaś to Jackowi, czy handlował razem z tobą? Odpowiadaj! Słuchaj, sztywniaku, sztachnij się marychą, wyluzuj się troszeczkę, dobrze? Bo ci jeszcze żyłka pęknie. No co? Może chcesz coś mocniejszego, co? To bardzo dobry towar, bo ja jestem dobra. Czyścić kąpa, słuchaj, staję od tego. Nawet w twoim wieku, rozumiesz? Staję. Kosmiczny kutas. Kurwa! Co ty robisz? To jest dobry towar. Kupa szmalu! Ty śmieszanty. Ty idioto, ty co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Co ja teraz zrobię, Boże? Proszę tutaj jeszcze podpisać. To wszystko. Będziemy go szukać. Ładny chłopak. O, miał puszkę. Podejrzany o handel. Był w towarzystwie jakiejś dziewczyny, ale bez żadnych sankcji. Widocznie niczego przy nich nie znaleźli. Długoćpa? O czym pani mówi? Regularnie się odurza, narkotyzuje? Nie, no oczywiście, że nie. Mhm. Diluje? Amfetamina? Skun? Marihuana? Nie, chyba nie. Znaczy, prawdę mówiąc, nie wiem. Znaczy, nie wiemy. Proszę pani, ja go szukałem w różnych miejscach i tam widziałem, że narkotyki można kupić po cenach hurtowych. Wszystkie, więc dziwię się, że policja... Jak pan chce, może pan złożyć doniesienie o przestępstwie. Potrafi pan wskazać handlarzy, podać ich nazwiska, rysopisy? Chce pan czy nie? Nie. Jak go znajdziemy, damy państwu znać. A byliście państwo już w stowarzyszeniu? W jakim stowarzyszeniu? Na Jedwabniczej. To taka pomoc dla rodziców, mają kontakty, czasem potrafią zdziałać więcej niż my. Masterton pisze, że w takiej sytuacji trzeba powtórzyć jeszcze raz, żeby się nie utrwalało. Mam w dupie twojego Mastertona. Ty mnie jeszcze kochasz? I przypominam nasze hasło. Nic, o czym jest mowa w tym pokoju, nie opuści jego ścian. Poznajmy się z nowymi. Teresa. Maria. Ola. Danuta. Magda. Adam. Wszyscy mówimy sobie po imieniu. To kto pierwszy?
Może ty, Tereso? Moja córka bierze wszystko, kompot, prochy. Wczoraj miała atak padaczki. I co zrobiłaś? Jednak wezwałam pogotowie. Z początku nie chcieli przyjechać, ale dało się ubłagać. Dali jej zastrzyk. Trochę się uspokoiła, ale tylko na trochę. Tyle razy namawiałam ją na leczenie. A ona zawsze krzyczy, żeby dać jej święty spokój. Dalej, Tereso. Od 2 lat jest nosicielką. Nosicielką? Tak! Nosicielką HIV! Ty idiotko! Tereso, zrobiłaś wszystko, co w twojej mocy. Teraz musisz zająć się sobą. Przepraszam. Przyniosę herbatę. Przepraszam panią, ale my jednak pójdziemy już. Jak uważasz? Jak pan uważa? Ale Maria naprawdę potrafi każdemu pomóc. Ona uczy jogi, leczy nerwice. Która to ucieczka syna? Pierwsza. Nie, Adam, to nie ma sensu. Chodźmy stąd. Zawsze się jakoś zaczyna. Dziewczyny, jest herbata. No to co? Mario? Makowiec pyszny, polecam. Mało rodzynę, Kolu. Przepraszam. Bardzo smaczny. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Bardzo smaczne ciasto. Proszę sobie nie przeszkadzać. No, a teraz słuchamy was. Nie rozumiem. Musicie być absolutnie szczerzy. Nawet jeśli chodzi o sprawy najbardziej intymne. Szczególnie jeżeli chodzi o sprawy intymne. Właśnie. Słuchamy. Ja myślę, że w